Gdybym był świadkiem wypadku, na przykład samochodowego, w którym ofiarą byłaby Kaja Godek, natychmiast zadzwoniłbym na numer 112, dał na głośno mówiący i podczas rozmowy z operatorem udzielałbym pierwszej pomocy Kaji Godek. Próbowałbym wynieść ją z samochodu, w razie czego próbowałbym tamować krwawienie z jakichś ran, udzieliłbym pierwszej pomocy w postaci sztucznego oddychania, ustawiłbym ją w pozycji bezpiecznej i wezwał oczywiście służby i czekał aż przyjadą. I tak zachowałbym się w każdym przypadku, niezależnie czy ofiarą takiego wypadku byłby Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk, Bronisław Komorowski, czy Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski, Mateusz Morawiecki, Borys Budka, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, a może Marta Lempart bądź Barbara Nowacka. Niezależnie czy to byłby polityk prawicy, lewicy, Konfederacji, Partii Zielonych, nie wiem, PSL-u, PiS-u, Platformy. Ponieważ ja tam widzę człowieka. Człowieczeństwo i człowiek to jest dla mnie podstawa, a to jakie on ma poglądy, podejście, światopogląd, co popiera, co głosi, to jest sprawa drugorzędna. Oczywiście, ta drugorzędna sprawa go kształtuje, sprawia, ma wpływ na to, jakim on człowiekiem jest, ale nie odbiera mu człowieczeństwa w żadnym momencie, w żadnym miejscu. Po prostu. I to jest coś, co chciałbym ludziom przekazać, choć wydaje mi się, że to jest oczywiste i każdy powinien to wiedzieć, ale wydaje mi się w ostatnich czasach, że nie do końca. Ponieważ ostatnie apele, które pojawiają się z każdej strony, są dla mnie, no ciężko nie powiedzieć, śmieszne i no głupie i żałosne trochę. No nie wiem, mam przestać chodzić do mojego ulubionego kiosku, bo pani, która tam sprzedaje, która ma ten kiosk, wywiesza sobie plakat kandydata na prezydenta, którego ja nie popieram? Mam, nie wiem, przestać chodzić do mojego ulubionego sklepu elektronicznego, bo kierownikiem w tym sklepie jest sąsiad mój, a on sobie wywiesza plakaty partii co wybory, której ja nie popieram? No nie wiem. Mam nagle nie rozmawiać z moimi znajomymi, bo mają na Facebooku na profilowym ikonkę piekło kobiet, albo mają znaczek, że wygrało życie, czyli popierają zakaz aborcji. No nie wiem, jakby... Nie wiem, przepraszam bardzo, ale jak ja widzę na Facebooku, jak ludzie piszą, jeśli jesteście za aborcją, bo jesteście przeciwko aborcji, usuńcie mnie ze znajomych. No, to jest właśnie przykład, jak nie działa demokracja. To jest właśnie przykład, jak nie działa państwo obywatelskie i jak nie działa społeczeństwo. Dla mnie normalną rzeczą jest, że ludzie mają różne poglądy i przekonania. I nigdy również nie będę obrażać żadnej strony. Jeśli ktokolwiek myśli, że z moich ust padną kiedyś słowa w stylu jeać, nie wiem, LGBT, PiS, Kaję Godę, Konfederację, to nie. Mówię o hasłach, które są teraz popularne. Dla mnie te hasła w moim przekonaniu są niestety okropne, wręcz podłe i zieją nienawiścią. Ja takich rzeczy, takich haseł głosić nie będę. Otóż z każdej strony niestety wydaje mi się, że nastąpiło pewne nieporozumienie. No bo z jednej strony słyszę, że wiara chrześcijańska, katolicka, że Polska zawsze taka potężna, wspaniała, zawsze była tolerancyjna i my tacy jesteśmy, prawda? I to najczęściej głosi, powiedzmy, taka bardzo radykalna prawa strona, która potem bez problemu w swej tolerancji, szacunku i miłosierdziu chrześcijańskim obraża, atakuje innych. No nie, te osoby nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem tak naprawdę. Z drugiej strony mamy znowu radykałów, którzy głoszą miłość, tolerancja, szacunek, miłość dla wszystkich, prawda? A potem obrażają innych. No tak, czyli szacunek, ale dopóki się ktoś z wami zgadza. No nie, te osoby też nie mają nic wspólnego z szacunkiem, tolerancją i tak dalej. Otóż nie wiem, czy wszyscy ludzie mają tego świadomość, ale no tak działa państwo, które ma w sobie wielu ludzi, obywateli, którzy mają często różne poglądy. No, demokracja, rządy większości. No, oczywiście każdy realizuje swoje postulaty, stara się je realizować, do nich przekonywać. Oczywiście możemy się kłócić, czy aborcja to jest w ogóle temat na przykład na referendum, czy można robić referendum, czy to powinno być dla każdego dozwolone, a jak ktoś nie chce, to nie robi, czy może, że tam zawsze jest dziecko i nigdy w ogóle nie ma prawa robić aborcji, bo tam jest dziecko. To już są oczywiście przekonania, poglądy, w które ja teraz nie chcę wchodzić. Chcę się tylko skupić, bo ja przypominam, że ja publicznie, że tak powiem, nie popieram żadnej strony sporu światopoglądowego, ani nie wchodzę w politykę, co było ustalone z moimi fanami w referendum, że tak powiem, zrobionym. W każdym razie chcę tylko wyjaśnić, że ja nigdy nie będę, nie wiem, kończyć znajomości z kimś, bo ktoś ma inne poglądy niż ja, bo ktoś ma inne przekonania niż ja. I nie będę nigdy ziać nienawiścią, ponieważ ja z nienawiścią walczę. I to nie w sposób, nie wiem jak to nazwać, hipokrytyczny, czyli nie jestem hipokrytą, mówię wprost. Nikomu nie należy się nienawidzić. Ostra krytyka, konstruktywna krytyka,
Wytykanie błędów, wyśmiewanie jakichś poglądów, ale nie wyśmianie na zasadzie ha, zamknij rej, tylko pokazywanie, że ta osoba nie ma racji, tu kłamie, tu manipuluje, tam zmyśla. I to jest coś, co ja popieram. Ja żadnej agresji na żadnego człowieka popierać nigdy nie będę. I nie będę też mówić, że mi to się podoba, czy że daję na to przyzwolenie. Niech każdy się człowiek wypowiada, jeśli chce, niech mówi, jakie ma poglądy, przekonania, jak głosuje, jak nie głosuje. To jest jego sprawa, może to uznać za swoją tajemnicę. W każdym razie ode mnie, jako od człowieka, który pewne zasięgi w całym internecie ogólnie ma, nie usłyszy nikt nigdy żadnych słów przepełnionych nienawiścią, ponieważ ja czegoś takiego nie uznaję. To jest sprzeczne z jakimikolwiek moimi wartościami. I jeśli ja mogę zaapelować do osób, które w jakiś sposób mnie uznają czy szanują, nie mówię, że jestem jakimś autorytetem, bo z pewnością nie, ale chcę tylko powiedzieć, byśmy się opanowali i nie krzyczeli z nienawistnych słów pod tytułem jeać PiS, kajegodek, bo potem pojawią się takie same hasła w stylu jeać LGBT, jeać innych, potem będzie jeać katolików, potem będzie jeać lewicę i w każdą inną stronę po kolei bariery i dojdziemy do po prostu absurdu, gdzie opinia publiczna będzie właśnie przepełniona takimi słowami i do niczego to nie prowadzi, a już nie na pewno do jakiejkolwiek dyskusji i tak dalej. Ja nie wnikam w same protesty, ja nikomu nie mówię, że ma protestować, czy nie może. Ja uważam, że niech każdy, jeśli chce, protestuje. Proszę tego filmiku nie odbierać w żaden sposób politycznie, jako, nie wiem, atak bądź obronę rządu, jako atak na strajk kobiet bądź obronę strajku kobiet. Nie. Proszę, jeśli ktokolwiek, nie wiem, widzi w moich słowach jakąś interpretację, jakiś ukryty przekaz, to jego tutaj nie ma, jeśli chodzi o politykę. Ja tylko się wypowiadam w sposób. Wypowiadam tutaj swoje tylko przekonania, jak należałoby podchodzić do drugiego człowieka. Zawsze z szacunkiem. A jeśli będzie on potrzebować pomocy, to mu tej pomocy udzielić. Bo to jest po prostu ludzkie. I to właśnie pokazuje, czy naprawdę jesteśmy dobrymi ludźmi, czy nie. Czy jesteśmy w stanie pomagać tym ludziom, z którymi się nie zgadzamy, czy nie? Bo to, że jesteś w stanie pomóc swoim przyjacielom, koleżankom i tak dalej, to jest normalne. Ale czy jest w tobie na tyle człowieka, by w chwili zagrożenia pomóc temu, kto jest wręcz przeciwko tobie, kto nie jest z tobą? No właśnie.